No i pięknie. Chcieliśmy płynąć na te kolorowe domki. Internet mi pokazał nazwę Murano, a teraz nam mówią, że to jest Burano. I byliśmy pewni, że wszystko praktycznie widzieliśmy, a się okazuje, że gdzieś jeszcze wyszliśmy w jakąś uliczkę i piękny kościół, tutaj piękny pomnik, którego nie widzieliśmy. Można tu i tydzień siedzieć i coś się zawsze znajdzie pewnie. No i... Idziemy na śniadanie. A po śniadaniu dzisiaj mamy w planach odwiedzić wyspę Murano. Murano chyba to się nazywało. Nie wiem, troszkę tych nazw ostatnio. To jest druga część naszej przygody w Wenecji. Link do części pierwszej na dole w opisie tego filmu. Dobra, my już po śniadanku. Chwilę to trwa teraz, bo oczywiście nie ma samoobsługi i panie kelnerki muszą wszystko nakładać i się robią się kolejki. Ale no jakoś daliśmy radę i ruszamy teraz szukać jakiegoś promu na tą wyspę Murano. Także... A coś jeszcze miałem mówić? Aha! No i oczywiście jeszcze maski. Trzeba zakładać maski jak się stoi w kolejce po jedzenie, a jak się siada to można ściągać, nie? Bo to przecież jak najbardziej kurczę siedzący już nie zaraża. Dobra, jesteśmy pod apartamentem. Do zobaczenia. No i pięknie. Chcieliśmy płynąć na te kolorowe domki. Internet mi pokazał nazwę Murano, a teraz nam mówią, że to jest Burano. I musimy przejść kawałek i wziąć drugą łódkę, żeby się tam dostać. No, co zrobić? Research trochę się nie udał tym razem. Dobra, mam nadzieję, że to znajdziemy. Powiedzieli nam, że drugi most. Dobra, idziemy na tą stronę w cieniu, żeby iść. Drugi most i tam powinny być łódki do Burano. Mam nadzieję, że będą. Jak ci się podoba Murano? O, to jak nie ty. Końca kolejki nie widać. Jako, że kolejka na prom do Burano była tak długa, że czekałoby nas chyba kilka godzin stania, żeby się tam dostać, to postanowiliśmy pozwiedzać troszkę Murano, skoro już tam byliśmy, i później wrócić z powrotem do Wenecji. Na wyspie Murano znajduje się wiele zabytków, ale słynie ona też z produkcji szkła. W sumie to Murano nie jest to jedna duża wyspa podzielona kanałami, a jest to 7 małych wysp połączonych mostami. Dobra, Murano pozwiedzane, ale na Burano się nie wybraliśmy, bo widzieliście tą kolejkę? Dajcie spokój, żeby zobaczyć kolorowe domki. No ładne, nie powiem, ale czekać kilka godzin chyba trzeba. Także jesteśmy już z powrotem w Wenecji, tylko w zupełnie innym regionie. Dopłynęliśmy w zupełnie inne miejsce tym razem, więc pozwiedzamy coś nowego. Tak mnie zastanawia, czy ten komin ktoś dobudowywał tak na zewnątrz budynku, czy tak oryginalnie on już był w projekcie? W jednej z restauracji w Wenecji spotkaliśmy Brytyjczyka, który od 14 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jak nam powiedział, Stany nie są idealne, ale na chwilę obecną jest to najlepsze z miejsc, jakie może być. I on, pomimo posiadania brytyjskiego paszportu, w sercu czuje się Amerykaninem. Ciężko mi wypowiadać się na ten temat, bo w Stanach jeszcze okazji być nie miałem. Ale chętnie usłyszę, co wy myślicie na ten temat.
Ale muszę wam powiedzieć, że dużo polskiego też się słyszy tutaj na ulicach, także dużo rodaków musi odwiedzać Wenecję. Co chwilę praktycznie gdzieś słyszymy. Chociaż tu są takie tłumy z całego świata, że nie wiem, którego języka jeszcze nie słyszałem tutaj. A tutaj mały zastrzyk energii przed dalszym zwiedzaniem Wenecji. No i przyszedł czas na zobaczenie Wenecji z góry. Jak będziecie tam na miejscu, to zdecydowanie warto się tam wybrać z tego względu, że jest to darmowa atrakcja. Więcej szczegółów za chwilę. Dobra, mamy rooftop view na Wenecję zaliczony. Fajne miejsce, piękny widok na całe miasto, naprawdę bajka. I warto tam pójść z tego względu też, że jest za darmo, bo trzeba się tylko zarejestrować na odpowiedniej stronie, gdzie link wam podam na dole w opisie. I trzeba się rejestrować wcześniej, w ten sam dzień raczej będzie ciężko. Nam się udało wczoraj zarejestrować na dzisiaj, żebyśmy mieli tam wejście. Także jeżeli macie zamiar przyjechać tylko na jeden dzień do Wenecji, to na pewno zróbcie to wcześniej, żeby mieć pewność, że uda wam się wejść. W przeciwnym wypadku chyba będzie raczej ciężko. No i przyszedł czas na biesiadowanie. Za każdym razem będąc we Włoszech jesteśmy zachwyceni tamtejszą kuchnią. W Wenecji oczywiście nie było inaczej. A właśnie, przypomniało mi się, miałem się was zapytać, czy za 100 euro przepłynęlibyście się gondolą po Wenecji? Dajcie znać w komentarzach. Moi drodzy, jesteśmy po wypasionej kolacyjce. Dam wam, jak chcecie, namiary gdzieś tam w opisie, bo świetna restauracja, naprawdę pyszne jedzenie. I takie w miarę jak na Wenecję, nie za drogie. No, ostatni wieczór w Wenecji, jutro ruszamy już na Teneryfę. Także no, ciężka podróż przed nami, bo lecimy najpierw do Barcelony, później z Barcelony mamy przesiadkę i znowu 3,5 godziny na Teneryfę, a tam jeszcze musimy się dostać autobusem z Teneryfę Nord, z lotniska na południe, także no, troszkę podróż będzie przed nami. Dlatego trzeba się cieszyć tym ostatnim wieczorem w Wenecji, bo jutro ciężki dzień, a od jutra wieczorem będziemy się cieszyć już Teneryfą, także... Także, o, piękny widok, zaraz wam pokażę. Także no, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić Teneryfy później, nie? No i okazuje się, że weszliśmy w jakąś boczną uliczkę, w którą wcześniej nie wchodziliśmy, ale myśleliśmy, że już obeszliśmy całą Wenecję wszerz i wzdłuż, bo w dwa dni zrobiliśmy chyba 30-40 km. Nie mieliśmy nic do mierzenia, ale podejrzewam, że tak będzie, bo nachodziliśmy się masakrycznie i byliśmy pewni, że wszystko praktycznie widzieliśmy, a się okazuje, że gdzieś jeszcze weszliśmy w jakąś uliczkę i piękny kościół, tutaj piękny pomnik, którego nie widzieliśmy wcześniej. Czyli podejrzewam, że można tu i tydzień siedzieć i coś się zawsze znajdzie pewnie. No, jest tych mostów i uliczek tyle, że pewnie ciężko wszystkie przejść, by trzeba było jakąś mieć mapę. No, także jest okej. Okay. A tutaj mamy szpital i karetki, które są oczywiście wodne, bo przecież jak inaczej tutaj by się poruszały. Ciekawe, jak to się musi żyć tak na co dzień na wodzie, jak się nie ma drogi koło domu, nie ma samochodu, tylko nie wiem, łódkę albo kajak. Włoch, którego poznaliśmy w samolocie, mówił, że on mieszka co prawda nie w samej Wenecji, tylko na zewnątrz, tam na lądzie, po stronie lądowej, ale tam też mają kanały i powiedział, że on często sobie płynie kajakiem do miasta, coś tam załatwić i tak dalej. Także ciekawi mnie, jak to się żyje na co dzień. Tak dla nas to jest taka abstrakcja, nie? Wenecja, miasto na wodzie, nie? Na wczasy, znaczy wczasy nawet nie, na weekendowy wypad czy tam jednodniowe odwiedziny. A ludzie przecież tutaj żyją, nie? I ciekawe, jak to musi się żyć. Czy oni myślą sobie, że u nas jest tak dziwnie, bo samochody podjeżdżają pod dom? Chyba nie, ale kto wie. A propos życia codziennego w Wenecji, no z praniem też muszą sobie jakoś radzić.
Dobra, to jest nasz przystanek. Jutro rano stąd odpływamy bezpośrednio na lotnisko, także jakbyście podróżowali autobusem wodnym, to się chyba tak nazywa, na lotnisko Marco Polo, to tutaj stąd, to jest przystanek numer 12, chyba tu jest, w jego okolicach odpływa właśnie Ali Laguna. Także już 5:33 rano czeka nas stąd tutaj podróż dalej na lotnisko i stamtąd już prosto do Barcelony. Dobra, jeszcze idziemy dziś na miasto, nie? Trzeba korzystać, ostatni dzień w końcu. Jeszcze prośba, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali jakikolwiek komentarz. To dobrze działa na algorytm YouTube'a. Jak w mieście są same motorówki, no to i stacje benzynowe są tylko przy wodzie, nie? Tutaj właśnie idziemy takimi bocznymi uliczkami, gdzieś z daleka od centrum i tutaj na pewno byłoby trochę taniej zjeść, ale jakoś nie trafiliśmy wcześniej tutaj, a chciałbym iść jeszcze dzień, żeby spróbować. Chociaż tu już jest tłok, wystarczy jeden zakręt i już jest centrum. Koło nas kiosk, czy to nie? Na koniec dla odmiany skusiła nas restauracja z sushi, która była zawsze pełna, kiedy koło niej przychodziliśmy. Jak się okazuje, była pełna, bo mają tam jedne z lepszych sushi, jakie jadłem. A już w kolejnym odcinku. Niezła draka, bo coś pomieszałem z terminalami i lotujemy w Barcelonie na terminalu drugim, a nasz kolejny lot mamy na terminalu pierwszym. A tam jest jakieś 15-20 minut drogi autobusem, a my będziemy mieli 40 minut. Także no jest tak na styk, może być ciężko, zobaczymy, czy się uda zdążyć i miejmy nadzieję.